Dolnośląskie Małe Granty to inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego wspierająca aktywność mieszkańców regionu. Po aktywnym Dolnym Śląsku, po tak zwanych dziewiętnastkach, a więc dobre pomysły, stowarzyszenia i dofinansowanie. 250 tysięcy w programie pilotażowym przeznaczamy dla organizacji pozarządowych, ale i również grup nieformalnych. Pomysł powinien dotyczyć dziedziny pożytku publicznego. Operatorem konkursu jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Planuje przyznać około 40 grantów od 1000 do 5000 zł. Od bardzo prostych działań na rzecz społeczności lokalnych, działania sportowe, kulturalne, dla młodzieży, dla seniorów, wsparcie wolontariatu. Wszystkie działania, które mieszczą się w obszarze pożytku publicznego, będą mogły być realizowane w ramach Dolnośląskich Małych Grantów. Program Dolnośląskie Małe Granty uruchamiamy od 9 października. Od 9 października przez miesiąc będą na stronie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych dostępne już wszystkie dokumenty wraz z formularzem i generatorem, dostępem do generatoru wniosków. Zgłaszać mogą się wszystkie organizacje pozarządowe, ale przede wszystkim również grupy nieformalne, czyli tak naprawdę każda grupa od 3 obywateli Dolnego Śląska może przedstawić swoją propozycję działania. Za chwileczkę uruchamiamy stronę internetową projektu, na której będą wszystkie dostępne informacje, wszystkie dokumenty do pobrania. Ważna rzecz, będziemy również pomagać przy przygotowaniu takiego wniosku dla tych grup, które nie mają doświadczenia. Planujemy 4 szkolenia, spotkania informacyjne w terenie, które też pomogą przyszłym naszym beneficjentom aplikować o te środki. Marian Maciejewski, Echo 24.